Yo, siemanko, słuchajcie, ja jestem Baxi. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, jak widzicie, teraz wracam ze szkoły. Mam plecak. Jest godzina 13.30, 13.40 bodajże. No tak, 13.40. Trafiłem i sobie wracam ze szkoły. Na razie jest trochę deszczowo, taki śnieg pruszy. Trochę tu głośno, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. I my widzimy się już w domku, jak dojdę, bo muszę przysprintować, bo zimno. Słuchajcie, już trochę idę sobie, jest już bardzo zimno, w ręce mi strasznie mi czerwienieją. No tutaj pada śnieg, nie wiem czy wy to widzicie. Kurde, nie widać jak pruszy, o czekajcie, tak przelatuje czasami. No więc powiedzmy, że widać, ja się muszę naprawdę pośpieszyć, bo już jest naprawdę bardzo zimniutko, więc lecimy. Już prawie jesteśmy, otwieramy i wchodzimy. Jestem, słuchajcie, w domu, już wróciłem z tego zimna, z tego dworu. No i teraz zaraz będę sobie szedł jeść obiad, bo jestem bardzo głodny, zgłodniałem. No i po prostu teraz szybko lecę na obiad. Czas na obiad. Smacznego. Słuchajcie, zrobiłem sobie obiad, jestem tutaj na kanapie. Teraz chwilę odpoczywam, ale jeszcze chciałam wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie w sumie dwóch. Nie no, w sumie jednej. Dobra, nieważne. Chodzi głównie tutaj o mój kanał. Po prostu chciałam powiedzieć wam taką informację, że jak nagrywam na YouTubie, prowadzę mój cały kanał Baxi, który aktualnie ma 650 subskrypcji, to w pewnym momencie, chyba w styczniu tego roku jeszcze, przyrost był ogromny. Subskrypcji i w ogóle wszystkiego, aktywności, łapek w górę, czy tam komentarze nawet. Przyrost był ogromny. Ale po czasie, jak przestałem nagrywać i nagrywam teraz, to też leci wszystko w dół. Miałem, weźmy taki przykład, miałem 655 subskrypcji, teraz mam 650, 5 ubyło, nie wiem z jakiego powodu. Pokazałem 10, a powiedziałem 5. I po prostu chciałam wam powiedzieć, że jak oglądacie mnie, widzicie mnie tutaj na filmach i jak ja wam się podobam, podobam wam się, jak prowadzę te filmy, jak tutaj, nie wiem, montuję, jak tam rzeczy różne robię, jak to samo wymyślam, jak prowadzę ten swój kanał, to bardzo bym was prosił, żebyście zostali tutaj na dłużej, subskrybowali ten kanał z dzwoneczkiem, tutaj macie guziczek, kliknijcie go tak jak na instrukcji. Zostawcie też łapeczkę w górę, piszcie komentarze, na przykład jak są ankiety, zaznaczajcie je, bo mi to bardzo pomaga. Jak wy napiszecie komentarz z propozycją,
filmu, albo że na przykład film był bardzo ciekawy i bardzo fajnie mi się go oglądało, to bum, nagle mi się chce nagrywać, po prostu. Ale jak tak jakby nagrywam to dla nikogo, to też nie jest to takie bardzo fajne. Nagrywam to dla siebie, bo to lubię bardzo robić, ale też dla was. A wy tego nie oglądacie, nie widać tego po was. Pokażcie, że jesteście tutaj i macie tą całą taką... Bo jak jest większy twórca, to wiecie, łatwo mu wymyślać filmy. Nie mówię, że łatwo, bo oni nie mają łatwo też, ale jakby widzowie dają propozycje, zaznaczają te ankiety na przykład, to bardzo pomaga. Dają też komentarze, które są bardzo pomocne, więc też bym tak chciał, żebyście na przykład wy pisali komentarze często, albo propozycje na film, albo zaznaczali ankiety. Tutaj macie na przykład jeden komentarz, że bardzo miły odcinek napisał, bardzo fajnie, no i takie komentarze po prostu bardzo motywują. Tak samo jak ten komentarz na przykład, bardzo też miły. Dziękuję wam oczywiście tym dwóm osobom, co napisały je. A teraz już jak tak trochę może zanudziłem niektórych, a może niektórych zaciekawiłem, jest aktualnie 1 grudnia. Nie wiem, czy wiecie, ale jest 1 grudnia i mam tutaj przy sobie kalendarz adwentowy z Milki. Pewnie wiecie, co to jest, bo to jest znane, raczej powinniście wiedzieć. A jak nie wiecie, to tutaj w skrócie po prostu są takie okienka z liczbami, na przykład tutaj jest liczba 23 i każdego dnia grudnia do Wigilii się otwiera okienka i w środku są czekoladki. Takie czekoladki. No i sobie tak wtedy jakby po prostu ktoś je i szuka, który jest dzień grudnia. Do 24. No i jak na przykład dzisiaj jest pierwszy, to znajdziemy sobie tutaj pierwszą czekoladkę. Teraz gdzie ona jest? Ona jest tutaj. Mamy ją. Pyk, tutaj jest. Teraz ją otworzymy. O dobra, tak to się otwiera. O, pyk. Podhaczamy. Robimy tak. Kurde, coś... O nie, zerwałem się trochę. Kurde, czekajcie. O! Dobra, mamy to, ale tutaj jest jakaś folia, ja tego nie otworzyłem. Dobra, teraz to rozerwiemy tutaj i mamy czekoladkę. Świetnie, nie dość, że tam jest jakaś folia, której... Poczekajcie chwilę. Będę trochę cheatował. Nie. Dobra, sklei się to tak, no. Kurde, no. Jak tole, rozwaliłem to. No nie. Czekajcie, wyjmę to stąd. Wyjmij się. O, tą folię się jakoś zdejmuje. O, dobra. Kurde, ja nie wiem jak to... No chyba tak, bo po prostu zdejmuję tą folię. Nie chcę, trochę źle robię wodę, będę widział te wszystkie czekoladki ogólnie i w ogóle. Ale jaka lipa, to jest. Słabo. Tutaj rewolucję jakoś... O nie, kurde. Dobra. Staram się na to nie patrzeć tak bardzo. I o dziwo trochę to wychodzi. Ale nie wiem, bo już tu była jakaś folia. Nie muszę ją zdjąć, żeby... dobra, tyk. Tak, dwie jeszcze tylko. Tak. Tak, tak. 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 Dobra, zrobiłem, to jest ogromny bałagan. Teraz to trzeba tu włożyć jakimś cudem. No. Fajnie, jakby to wyszło. No, dawaj. Jest. Dobra, działa. Działa wszystko. To się tutaj zaklei. Trochę mam rozwalony ten kalendarz. Teraz, ale mamy, patrzcie, tak ładnie wygląda. No i tutaj mamy to pierwsze okienko, otwieramy je. Pyk. Kurde, o, mamy. Pięknie, pierwsza czekoladka. Tak, to sobie położymy. Tak wygląda taka bombeczka.
I widzowie, za Was, za tych, którzy subskrybują i są aktywni, zostawiam łapeczki w górę za nich. A ci co oglądają na lewo, to nie. Kalendarz z Milki, czekoladki przepyszne. Dobra, to tyle. Znaczy jakby nie koniec odcinka, ale wiecie, teraz trzeba się ogarnąć, bo jest ogromny bałagan. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, czy źle, że to otworzyłem tą folię. Ale przepyszno. Dobra, teraz to posprzątam i do Was wracam. Wyszedłem sobie tutaj na dwór, żeby powiedzieć Wam o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza jest taka, że po prostu jest ładna pogoda i chciałem to nagrać po prostu na dworze, bo jest, powiedzmy, całkiem ciepło, jak na zimę oczywiście, i jest jeszcze dosyć jasno, i po prostu dlatego wyszedłem, żeby dla Was nagrać tą taką jakby teraz krótką wypowiedź. Nie wiem statywu, bo ja muszę teraz trzymać kamerę, dobra, trudno. No, i chodzi o to, że filmy, które ja wrzucam na swój kanał, są one w każdą sobotę. Pewnie już się o tym dowiedzieliście, bo już nagrywam trochę tych filmów, no i są one w każdą sobotę. Ale chciałam zrobić tak, że filmy będą pojawiały się albo codziennie na kanale, albo niespodziewanie. Niespodziewanie chodzi o to, że filmy będą się pojawiały po prostu w nieznanych momentach, na przykład, że film będzie w sobotę, nagle będzie kolejny w niedzielę i jeszcze kolejny w środę. I oczywiście ten stary układ jakby filmów, że są w każdą sobotę, zostaje oczywiście, tylko będę dorzucał filmy od siebie jeszcze w jakieś losowe dni. Tak to wygląda, chciałem tak to zrobić właśnie, albo żeby były filmy codziennie, ale z wyjątkami, ponieważ ja wyjeżdżam na wyjazdy, nie mam jak na wyjazdach tych filmów montować. I dlatego chciałam zrobić tak, że filmy będą niespodziewanie na kanale. Chodzi o to, że soboty zostają, filmy codziennie w każdą sobotę, i będą też niespodziewanie. Na przykład będzie w piątki jeszcze, ale nie będę Wam o tym mówił, po prostu film wlatuje, więc dlatego warto subskrybować kanał i zasubskrybować. Po prostu subskrybujcie, zostawcie też łapeczkę w górę. To naprawdę mnie bardzo motywuje do nagrywania i taki miałem fajny pomysł, więc mi się wydaje, że naprawdę ja bym chciał nagrywać dla Was więcej filmów, ale czasami jest zbyt trudno, bo szkoła i te sprawy różne, no to nie jest najprostsza rzecz, żeby to ogarnąć z YouTube'em, ale mi się wydaje, że niespodziewanie i w każdą sobotę filmy będą na kanale. Jeszcze dajcie znać w komentarzach, czy chcecie filmy, komentarze będę chciał bardzo, żeby były jakby odblokowane, i zerkajcie co jakiś czas do filmu, żeby sprawdzić, czy są komentarze. Jak komentarz będzie, to jak go napiszecie i po jakimś czasie znikną komentarze, to ja zobaczę ten komentarz i tak, nie martwcie się. Więc napiszcie jakąś propozycję, albo czy chcecie, albo czy nie. Jeszcze Wam powiem, że napiszcie w komentarzu jeden, albo do mnie na Instagramie, że chcecie filmy w każdą sobotę i niespodziewanie w jakieś dni, a dwa, jeśli chcecie filmy codziennie, ale mówię, że raczej tego nie będzie, bo bym musiał filmy wrzucać codziennie, i jakbym wyjeżdżał gdzieś, to by nie było, więc raczej średnio. Więc ja bym chciał właśnie te niespodziewanie. Napiszcie swoją opinię. Jeden to jest właśnie filmy niespodziewanie i w soboty, a dwa to daily. Zobaczymy, jak chcecie. No, ja się zawijam do domku, bo już jest chłodno cały czas. Cały czas coraz bardziej jest chłodno, więc... Kurde, jak ja zamulam. Dobra, po prostu idę do domu, bo jest zimno, okej? Słuchajcie, jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo to jest już koniec odcinka i jeszcze będzie, mamy kalendarz adwentowy, dzisiaj jest 2 grudnia, bo to jest następny dzień, ten film jest kręcony z 2 dni, może będzie z 3, nie wiem jak to jeszcze będzie, ale chyba z 2. Więc teraz zakończymy tego vloga i mamy kalendarz, teraz szukamy tutaj sobie tylko dwójeczki, chwilka, o tutaj mamy na dole, tutaj jest dwójeczka, robimy tak. Sobie podważamy trochę. Czekajcie, zrobię tak. O! Ach. Dobra, mamy. Teraz to dobrze otworzyć.
Kurde, ciężko to się otwiera, tak dziwnie strasznie. Dobra, otwieramy chaotycznie i brzydko. Mamy czekoladkę. Bierzemy ją. Wychodź pięknie. Mamy czekoladkę. Dzisiaj takiego bałwanka. Zobaczcie, szamiemy. Kurde, patrzcie, jak brzydko to zrywa. Coś nie działają, to takie tutaj jakby... takie tu są takie krateczki, żeby po nich jakby zrywać, ale to tak nie działa. Nie wiem, czekoladki bardzo dobre, ale ten kalendarz tak słabo wykonany mi się wydaje. No. Tym słodkim akcentem zakończyłam dzisiejszy odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapkowaniu, subskrybowaniu. Jeszcze raz przypominam, bardzo ważne jest to, żebyście subskrybowali. Na przykład teraz tutaj Wam się wyświetla nowy subskrybent. Bardzo Ci oczywiście dziękuję. Jak chcesz pojawić się na odcinku, żebym Cię pozdrowił, to tą osobę właśnie pozdrawiam. Sorki, ale zapomniałem niku. I teraz, chociaż poczekajcie, sprawdzę, żeby było dla wiecie, dla widzów. Dobra, mam już telefon. Czekajcie, tylko sprawdzę nowego subskrybenta i go pozdrowię. Jak chcesz się znaleźć tutaj, chcesz być pozdrowiony na odcinku, to oczywiście po prostu zasubskrybuj. To tyle. Dobra, mamy tak. Kurde. Ojeju. O, dobra, pozdrawiam nowego subskrybenta, czyli Tony Stark, Tony Skart. Pozdrawiam Cię, tak będę pozdrawiał widzów na odcinku, więc bardzo proszę o subskrybowanie, łapkowanie, wbijajcie do linku w opisie. Ja Wam dziękuję, do zobaczenia, do następnych odcinków i siema.